Minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Zakładając mundur, wierzymy w etos służby, a wsparcie naszego munduru wpisuje się ochronę bezpieczeństwa naszej ojczyzny, przyznała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Pytana o akcję Łańcuch Poparcia, która odbędzie się dziś w Mielniku, dziś także w Warszawie pod Telewizją Polską na Placu Powstańców Warszawy, zbieramy się, aby zaakcentować nasze poparcie dla Straży Granicznej i wesprzeć akcję w Mielniku. Z kolei jutro o 18 na naszej antenie będzie można obejrzeć realizowany przez Telewizję Polską koncert Murem za polskim mundurem. 30 lat stoimy na straży granic. Naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony granic i Polski, ale też chronimy mieszkańców Unii Europejskiej, bo są to granice zewnętrzne Unii Europejskiej. I dla nas to było olbrzymim szokiem zderzenie z faktem, że musimy zapewnić, że robimy wszystko dobrze i robimy zgodnie z przepisami prawa. No, dla funkcjonariuszy, zwłaszcza tych na pierwszej linii, jest to szok, że ktoś wątpi w to, że wykonują swoje zadania jak najlepiej. Pomimo tych ataków w przestrzeni medialnej, to jednak czujemy duże wsparcie. Cały czas dziękuję tym wszystkim osobom, którzy przysyłają do nas te wyrazy wsparcia. No, nas to bardzo motywuje, bo wtedy wiemy, że robimy dobrze, wykonujemy te zadania i że ktoś to docenia. My też nigdy nie oczekujemy, że nas ktoś będzie specjalnie nam przysyłał wyrazy podziękowania i nas wynosił na piedestał przez to. Po prostu robimy nasze zadania. Nam wystarczy zwykły szacunek i tylko tyle oczekujemy. Platforma Obywatelska próbuje odwrócić uwagę od przymusowych relokacji migrantów i zgody na zburzenie zapory na granicy. Myśleli, że film Zielona Granica zmieni stosunek Polaków do nielegalnej migracji, podkreśla Prawo i Sprawiedliwość w swoim najnowszym spocie. Jak pan ocenia polityków opozycji, którzy poparli pakt migracyjny w Unii Europejskiej? Dlaczego Tusk, zamiast odpowiedzieć na takie pytania, atakuje Prawo i Sprawiedliwość? To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Najpierw musimy przyjąć 2000 uchodźców. Jeśli rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Już raz chcieli ich przyjąć. Zrobią to znowu. Nie pozwól im odwracać uwagi. Wiemy od samego początku o tym, że Polska tak naprawdę nie ma żadnej polityki migracyjnej. Nie ma również żadnej polityki związanej z integracją migrantów, którzy ewentualnie mogliby tutaj w Polsce osiąść. Natomiast to straszenie migrantami w waszym wykonaniu okazuje się, że jest dla was politycznie bardzo niebezpieczne i ludzie po prostu to zauważają. Proszę mi wierzyć, że właśnie tam wśród mieszkańców Kępna usłyszeliśmy słowa wielce negatywne w stosunku do obecnej partii rządzącej. Ludzie rozumieją, co się dzieje, że to bezpieczeństwo nasze po prostu zostało przez was przehandlowane. Jeszcze raz to powtarzam, bo to jest bardzo istotne. My jesteśmy absolutnie przeciw nielegalnej emigracji i dlatego to pytanie znajdzie się w czterech pytaniach referendalnych. Wypowiedzą się Polacy. My mamy mądry naród, mądre społeczeństwo i oni wiedzą, co jest dobre dla nas, co nie. Nie ma w Polsce ani jednego nielegalnego emigranta i imigranta i wy doskonale o tym wiecie. Zrobiono taki paskwil, który nazywa się filmem Zielona Granica pani Holland, żeby zmienić myślenie Polaków, nastawić ich ohydny, obłudny paszkwil. Film, który nie powinien w ogóle zaistnieć, wspomagany z pieniędzy publicznych pana marszałka województwa mazowieckiego, pana prezydenta Trzaskowskiego, no i oczywiście z czyich pieniędzy? Z pieniędzy niemieckich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus zapowiedział, że Polska nie zdejmie embarga na ukraińskie produkty, jeśli nie wypracujemy pewnego i skutecznego rozwiązania z Ukrainą, tak by interes polskiego rolnika był zabezpieczony. W jakim stopniu
zaszokowane tym, co zrobiła Unia Europejska, bo nie przedłużenie tego, z czego dobrze działało. Mówimy tu o korytarzu tym solidarnościowym. To Unia Europejska tak pięknie nazywała to korytarzem solidarnościowym i ja się z tym zgadzam. I naprawdę ten korytarz działał. I to są na to liczby, na to są dane. Bo tranzyt przed wprowadzeniem korytarza solidarnościowego, tego, co myśmy wymusili, był dużo mniejszy niż po wprowadzeniu. Nawet o połowę więcej, o 100% zwiększyliśmy więcej tranzytu. To znaczy, że to zboże jechało tam, gdzie powinno jechać. A zachowanie Unii Europejskiej dla mnie jest po prostu nierozsądne i na pewno niemerytoryczne. Jest to polityczna decyzja, z którą się nie zgadzamy, z którą uważamy, że jest złą decyzją i która szkodzi nie tylko polskiemu rolnikowi, ale szkodzi przygranicznym, przyfrontowym rolnikom, szkodzi europejskiemu rolnikowi i szkodzi Ukrainie. Dlatego się z tym nie zgadzamy. Wczoraj rozmawiałem z ministrem Solskim i umówiliśmy się na rozmowę w przyszłym tygodniu. Tutaj jeszcze nie jest dograne dokładnie, kiedy ja tutaj apelowałem do ministra Solskiego, żeby te rozmowy były na dobrym poziomie i przyjazne dla nas wszystkich. Dobrze by było, żeby Ukraina wycofała wniosek, skargę do WTO. Prezydent Andrzej Duda bierze udział w Kongresie Odbudowy Ukrainy Common Future w Poznaniu. W trakcie swojego przemówienia inauguracyjnego mówił m.in. o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. To sprawa wielkiej wagi, bo odbudowa i odbudowana i zintegrowana z Europą Ukraina z całą pewnością już dziś zajmuje, ale w przyszłości jeszcze silniej zajmie ważne miejsce na rynku europejskim i w europejskiej przyszłości, także naszej przyszłości, wobec czego chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. Polska od początku wojny wspiera Ukrainę. Dokładamy wszelkich starań, by pomóc Ukrainie nie tylko utrzymać niezależność, ale także, by w miarę możliwości podtrzymać kondycję ukraińskiej gospodarki. To sprawa wielkiej wagi również w kontekście aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i warunków, które będzie musiała spełnić, aby osiągnąć ten cel. Cel niełatwy. Ukraina musi własnymi siłami uporać się z postsowieckim dziedzictwem. My wiemy, co to znaczy. Musi zwalczyć korupcję. My wiemy w Polsce, co to znaczy. Wprowadzić transparentne mechanizmy w administracji i w gospodarce. Zapewnić przestrzeganie prawa. Wprowadzić regulacje klimatyczne. Słowem, dokonać wielu bardzo ważnych i bardzo trudnych zmian. To wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia o 14.00.